Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Dobruch, jestem profesorem urologii, kierownikiem Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jako specjalista w dziedzinie urologii zajmuję się leczeniem głównie, leczeniem operacyjnym chorych dotkniętych chorobami układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, w tym gruczołu krokowego. To temu nowotworowi będzie poświęcony Nasz dzisiejszy wywiad. Rak prostaty w większości wypadków przebiega bezobjawowo. Wykryty jest on właśnie na tym etapie swojej historii naturalnej, a to podejrzenie wysuwa się na podstawie PSA. To jest badanie krwi, wykonywane zazwyczaj mężczyznom po 50 roku życia. Niemniej, nie mniej, to warto podkreślić, mężczyźni, u których w których rodzinach występuje czy występował rak gorzczokowego bądź też u kobiet z jego rodziny występował bądź występuje rak piersi, warto zwrócić szczególnie uwagę na oznaczenie tego markera. Uważa się, że mężczyźni w wieku 40 lat powinni po raz pierwszy wykonać to oznaczenie, bo wartość. PSA wykonanego w, czy oznaczonego w tamtym czasie sugeruje um, czas, w którym należy ponowić oznaczenie tego markera z myślą o wczesnym wykryciu raka stercza. Czyli nowotwór, który już stał się przedmiotem objawów czy powodem objawów bądź dolegliwości, jest zazwyczaj zaawansowany. I szczęśliwie tego rodzaju nowotwory wykrywane są w Polsce nieczęsto. Narzędziem, które zrewolucjonizowało rozpoznawanie raka stercza jest wspomniane PSA. PSA to jest antygen, to jest enzym, który produkują komórki prawidłowe krokowego, ale również komórki nowotworowe i uwalniają ten enzym do nasienia. Choroby stercza prowadzą do wzrostu stężenia PSA we krwi, w tym do tych chorób zalicza się rak stercza. To badanie warto wykonać. W laboratorium, w najbliższym laboratorium, które oczywiście posiada w swoim portfolio taką możliwość. Nie wolno natomiast opierać decyzji klinicznej na podstawie tylko jednego, pojedynczego pomiaru PSA, które okaże się nieprawidłowe. Wydaje się oczywiste, że kobieta zgłasza się z problemami narządów rodnych do ginekologa. I rozumiem, że ginekolog zajmuje się również nowotworami dotyczącymi t, t, tych narządów, podobnie jest u mężczyzny. Choroby gruczo krokowego, który jest męskim narządem płciową, płciowym, stanowią domenę lekarzy, którzy no, są specjalistami w dziedzinie urologii. Więc z pewnością choroby krokowego w tym rak stercza, powinny stanowić przedmiot działalności urologa. No i tak jest w istocie. Raka stercza ostatecznie rozpoznajemy na podstawie biopsji. Można ją wykonać albo przez odbytniczo, albo przez kroczowo. W tym drugim wypadku wydaje się, że ryzyko powikłań septycznych takiej biopsji jest mniejsze, stąd też obserwuje się wyraźną tendencję częstszego wykorzystywania dostępu przez kroczowego. Natomiast podczas biopsji pobiera się wycinki. Z różnych obszarów stercza, w tym szczególnie z tych obszarów, które wydają się być podejrzane pod kątem obecności raka stercza. Badaniem, które najlepiej oddaje uwarunkowania anatomiczne, czyli najlepiej określa umiejscowienie potencjalnego miska nowotworowego w sterczu, jest rezonans magnetyczny. Dlatego biopsje powinno poprzedzać się wykonaniem rezonansu, a podczas biopsji Pobrać wycinki z tego miejsca, w, który, w którym rezonans sugeruje obecność raka. Stąd też możecie się Państwo spotkać w sieci z nazwą biopsja fuzyjna. Ona polega na tym, że czy ta fuzja polega na tym, że obrazy uzyskane w rezonansie magnetycznym nakłada się na obrazy uzyskane w ultrasonografii, którą wykorzystuje się do kierowania igłą. W obręb stercza, tak by pobrać wycinek z właściwej części tego narządu. Stąd też biopsja fuzyjna, przeskroczowa, e, zaczyna stanowić pewien rodzaj standard w rozpoznawaniu, diagnostyce raka głuczo Rzeczywiście uznaje się, że mężczyzna dokonuje wyboru. E, Sposobu postępowania leczenia, i trudno się z tym nie zgodzić. Nie sposób jest wykonać jakiejkolwiek interwencji u chorego, czy jest nim mężczyzna, czy jest nim kobieta, który nie wyraża na to zgody. To jest niemożliwe. No, są pewne szczególne przypadki, ale to jest niemożliwe. W wypadku raka stercza, problem polega na tym, że numer jeden, niezależnie od tego, jaką metodę leczenia radykalnego, czy takiego, który ma doprowadzić do wyleczenia chorego się przyjmie, żadna z nich nie jest wolna od działań niepożądanych. I to jest cały panel działań niepożądanych. Eee, niezależnie od tego, od ryzyka ich wystąpienia typu zaburzenia wzwodu, nietrzymanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, stolca, wtórne nowotwory beherza moczowego czy jelita grubego, można tego dużo, dużo wymienić. Żadna z form leczenia radykalnego nie jest wolna od działań niepożądanych. Z drugiej strony Średnio, średni wiek mężczyzny, którego wykrywa się raka stercza, wynosi 66 lat. Mediana wieku który, mężczyzny, który umiera z powodu raka stercza, to 80 lat. To jest okres kilkunastu lat, w którym swoje żliwo zbierają zazwyczaj choroby współistniejące. Mężczyźni umierają z powodu zawału, udaru mózgu, różnych innych chorób w większości przypadków w porównaniu do zgonu z powodu raka stercza. Zatem zadać sobie pytanie, sobie należy po pierwsze pytanie, czy dany mężczyzna wymaga leczenia? Czy rzeczywiście ten nowotwór, który, który w porównaniu do raka płuca ma znacznie wolniejszy, taki spokojniejszy przebieg, stanowi realne zagrożenie dla życia mężczyzny? mężczyzny. Jeśli stanowi, no to wtedy rozmawiamy z mężczyzną przedstawiając mu różne formy me, me, leczenia radykalnego, w tym leczenia operacyjnego.